chciałem tutaj Państwu też pokazać, że te Państwa odpowiedzi są bardzo zbieżne z tym, co wynika z ankiet prowadzonych przez taką międzynarodową organizację zrzeszającą jednostki akredytujące, czyli tych, którzy nas nadzorują. I tutaj również z tych ankiet prowadzonych globalnie wynika, że właśnie jeżeli chodzi o motywy certyfikacji, to najważniejsze są takie efekty związane z rozwojem organizacji i ze spełnieniem zgodności z wymaganiami prawnymi oraz spełnieniem oczekiwań klientów. Także myślę, że te Państwa odpowiedzi potwierdzają ogólne odpowiedzi, które nie tylko Państwo, ale cały szereg tysięcy organizacji na całym świecie dostrzega. Parę słów na temat certyfikacji ABMS w kontekście akredytacji właśnie, tego jak ta certyfikacja będzie przebiegała, czy przebiega już w tej chwili. W tej chwili nie ma specjalnie wielu jednostek certyfikujących, które są akredytowane już, czyli już mają uprawnienia takie nadane przez jednostki akredytujące do prowadzenia certyfikacji ABMS. I niewiele jest też tak naprawdę jednostek akredytujących, które oferują tego typu programy akredytacji. W Polsce taką jednostką akredytującą jest, jak być może Państwo wiecie, Polskie Centrum Akredytacji. Polskie Centrum Akredytacji, o ile wiem, nie planuje na razie uruchomienia tego typu programu. Dokument, który udało mi się znaleźć i który jest stosunkowo świeży, bo pochodzi z początku tego roku, to jest dokument wydany przez włoską jednostkę akredytacyjną Akredia, który wskazuje pewne szczególne wymagania odnośnie akredytacji, odnośnie tego, w jaki sposób certyfikacja również może przebiegać. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów, które są nieco inne od tego, co Państwo znacie być może z ISO 9001 czy z ISO 14001. Bardzo istotne jest to, że nie jest dopuszczalne ograniczenie zakresu certyfikacji do wybranych lokalizacji lub procesów w danym kraju. W przypadku ISO 9001 moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli firma produkuje powiedzmy śrubki i gwoździe, to mówi certyfikujemy tylko produkcję śrubek, a produkcji gwoździ nie certyfikujemy, bo tego nie ma takiej potrzeby. W przypadku ABMS takiej możliwości nie ma, czyli jeżeli podmiot prowadzi działalność w jakimś kraju, to wszystkie procesy, wszystkie działania, procesy powinny być i lokalizacje powinny być objęte takim zakresem certyfikacji. To jest istotna różnica w stosunku do tego, co znamy z dotychczasowych programów. Chodzi o to, żeby organizacje po prostu nie uciekały od tych wymagań w jakieś obszary, które są gdzieś szare i niedostępne dla audytorów. Można natomiast ograniczyć zakres certyfikacji do tylko wybranych krajów. To znaczy mogę sobie wyobrazić sytuację taką, w której wielka korporacja certyfikuje system w jednym kraju, natomiast nie obejmuje tym systemem wszystkich swoich działań we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Tutaj również wymagania akredytacyjne wskazują na konieczność szczególnej komunikacji z jednostką certyfikującą takiej certyfikowanej organizacji. To znaczy szczególnie chodzi o informowanie jednostki certyfikującej o sytuacjach krytycznych. A takie sytuacje krytyczne to mogą być sytuacje związane z jakimiś publicznymi kontrowersjami, skandalami, jakimiś sytuacjami kryzysowymi. Także nakłada jednostka akredytująca czy wymagania akredytujące wymagają, aby tego typu kanały komunikacji funkcjonowały i żeby jednostka certyfikująca była informowana przez swojego klienta. Określa się tutaj również coś takiego jak status specjalny, tak? To znaczy w przypadku, gdy jednostka certyfikująca poweźmie informację o tym, że jakieś takie zdarzenia miały miejsce z udziałem jej klienta, może podjąć pewne specjalne działania, które będą miały na celu sprawdzenie tych zdarzeń. Być może Państwo będziecie też zainteresowani tym, ile taka certyfikacja będzie kosztowała. Na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, na pewno nie na tym forum. Ciężko byłoby to teraz zrobić. Natomiast możemy sobie powiedzieć o tym, jakie są zasady, jeżeli chodzi o wycenę tego typu działań audytowych. Generalnie te czas trwania audytu
jest mniej więcej w taki sam sposób ustalony jak dla standardów innych, takich jak ISO 9001. Niemniej jednak koniecznie uwzględnienie szeregu dodatkowych czynników, które mogą wpływać na tę wycenę, a w szczególności wpływają na to pewne informacje, które o danej organizacji certyfikowanej są na rynku dostępne. Tak? Czyli jeżeli organizacja była przedmiotem jakichś działań albo jakichś publicznych kontrowersji związanych z korupcją, to oczywiście może wpływać na wydłużenie czasu audytu w sposób dosyć znaczący. Te wymagania akredytacyjne, one również wskazują organizacje wysokiego ryzyka. No, niektóre z nich są dosyć takie oczywiste, bym powiedział. To znaczy na przykład takie jak spółki publiczne i giełdowe. To są organizacje, które są uznawane za takie, które są nieco bardziej ryzykowne. Albo takie, które są w jakimś znaczącym stopniu finansowane ze źródeł publicznych. Lub takie, które realizują zamówienia publiczne. To są między innymi takie czynniki, które powodują wydłużenie czasu audytu. Oczywiście takie elementy jak wskaźniki, takie ogólnodostępne, publikowane wskaźniki poziomu korupcji, tak, czy percepcji korupcji, takie jak te publikowane przez Transparency International, to są elementy, które wpływają na ocenę ryzyka związanego z certyfikacją, również na czas audytu. Jeżeli chodzi o sam proces certyfikacji, bo to pewnie dla wielu z Państwa może być interesujące, to podobnie jak w przypadku normy ISO 9001 czy ISO 14001, certyfikacja jest prowadzona na okres 3 lat i oczywiście w takim procesie certyfikacji jest początkowa certyfikacja, czyli audyt certyfikacyjny, który prowadzony jest na pewno zawsze dwuetapowo i co najmniej 2 audyty w nadzorze prowadzone w odstępach 12-miesięcznych. Recertyfikacja może nastąpić po okresie 3 lat. Jednostka certyfikująca oczywiście ocenia klienta pod kątem różnych czynników ryzyka i może również odmówić podjęcie się takiego działania jak certyfikacja ABMS. Parę słów na temat tego, co w procesie certyfikacji jest istotne. Tutaj ten audyt certyfikacyjny to jest podzielony, jak powiedziałem, na 2 kluczowe obszary i na 2 kluczowe etapy. I w pierwszym etapie chodzi o to, żeby zweryfikować, na ile system w ogóle jest adekwatny do tego, jakie są cele tego systemu. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie chodzi o to, żebyśmy uzyskali certyfikat. Zresztą nie o to też i Państwu chodzi, jak wynika z ankiet. Ale chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście uzyskali pewien efekt związany ze zmniejszeniem ryzyk korupcyjnych. I tego też chce tutaj norma, tak? To znaczy chce, żeby ABMS obejmował takie środki, które pozwalają na identyfikację i ocenę ryzyk, zapobieganie ich występowaniu i wykrywanie takich zdarzeń i podejmowanie pewnych działań. Pierwszy etap audytu powinien odpowiedzieć na takie pytanie, czy właśnie system wdrożony przez organizację pozwala na zrealizowanie takiego podstawowego celu ABMS. Z całą pewnością w ramach takiego pierwszego etapu trzeba przyjrzeć się funkcjonowaniu kluczowych mechanizmów systemowych, o których tutaj Pan Robert też wspominał, takich jak skuteczność audytów wewnętrznych, jak przegląd zażądania, jak zaangażowanie kierownictwa, jak ustalenie i zakomunikowanie polityki antykorupcyjnej w organizacji, ale również bardzo istotnym elementem będzie identyfikacja ryzyk, właśnie ocena, w jaki sposób organizacja podeszła do opisu tego kontekstu, w którym funkcjonuje. Drugi etap, no to jest już bardziej szczegółowe badanie przyjętych rozwiązań, działań operacyjnych we wszystkich obszarach. I tutaj nie wystarczy tylko przyglądać się dokumentacji, ale no konieczne będzie również przeprowadzanie audytu szczegółowego we wszystkich obszarach i w odniesieniu do wszystkich szczebli zarządzania. Nie tylko przeglądając dokumentację, ale poprzez również wywiady. Także myślę, że tutaj ten audyt to może być ćwiczenie dosyć absorbujące dla organizacji, ponieważ no nie wystarczy, że audytorzy zamkną się w pokoju i będą dostawali jakieś dokumenty. To ma być audyt on the floor. A te wywiady to z przypadkowymi osobami?
No myślę, że to powinno wynikać z analizy ryzyka, z tego, jakie są ustalenia w systemie odnośnie tego, jakie obszary są najbardziej zagrożone takim ryzykiem, ale również z oceny własnej audytorów, tak, żeby zweryfikować, na ile rzeczywiście wyniki takiej oceny ryzyka są adekwatne do zagrożeń, które faktycznie w organizacji występują. Parę słów na temat kompetencji zespołu audytorów. Tutaj na to też jest specjalna norma 17021-9, do której Państwo możecie oczywiście sięgnąć. To jest ten materiał, który jest dostępny na stronach ISO, nie za darmo. Jest to dokument, który specyfikuje wymagania, jakie powinien spełniać zespół audytorów. Z całą pewnością nie mogą to być audytorzy, którzy nie mają szczegółowej wiedzy na temat tego, jakie są zagrożenia antykorupcyjne, jakie są zagrożenia korupcyjne, jakie są metody przeciwdziałania korupcji. To muszą być ludzie, którzy w praktyce mieli do czynienia z tego typu działaniami i którzy znają i potencjalne ryzyka, i znają również metody ich zapobiegania. Cóż powiedzieć na koniec? Bardzo dziękujemy za udział w webinarium. Zapraszam indywidualnie do wypełnienia tej ankiety, żeby zobaczyć, na ile Państwo już są gotowi do przystąpienia do certyfikacji, i życzymy powodzenia w budowaniu skutecznego systemu antykorupcyjnego zgodnego z normą ISO 37001. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za Państwa udział. No i mimo tego, że tylko 5% z Państwa wskazało certyfikację jako coś ważnego, to zapraszam również do certyfikacji. Dziękujemy. Dziękuję.